Czcigodni ocalani, pani kanclerz, panie dyrektorze, wszyscy zgromadzeni goście tej uroczystości. Druty, mury, domy, chodniki, baraki są niemymi świadkami tamtych zbrodni, zbrodni z czasów II wojny światowej popełnianych na więźniach, na Żydach, Polakach, więźniach, jeńcach rosyjskich, na Roma, Sinti z tamtych lat. Dzisiaj odchodzą ludzie, którzy są świadkami tamtych strasznych czasów. Dzisiaj mieliśmy jedno świadectwo przedstawione w poruszający sposób przez pana, który był jako chłopiec więźniem obozu Auschwitz-Birkenau. Tym bardziej jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tę pamięć pielęgnować. Bo jeżeli pamięć odchodzi, to tak jakbyśmy drugi raz skrzywdzili ludzi, którzy przeszli tutaj przez piekło, przeszli przez niewyobrażalne cierpienia. Emmanuel Levinas mówił, że brak pamięci, zapomnienie to jakby znowu przyznawać rację złu przeciwko dobru. Więc dzisiaj musimy o pamięć dbać tak, jakbyśmy dbali o tamtych ludzi. Tyle możemy dla nich zrobić. Staramy się w związku z tym dbać o wszystkie takie miejsca, pamięci. Kilka dni temu byłem poruszony historią miejsca w sumie nieznanego w środkowej Polsce, na północy województwa świętokrzyskiego, w Skarżysku Kamiennej. Jest do dzisiaj zakład przemysłu obronnego MESCO. W czasie II wojny światowej ta fabryka była zamieniona na obóz pracy. I ten obóz pracy był szczególnym obozem pracy, ponieważ zginęło tam w strasznych warunkach, w męczarniach, w torturach, z głodu, chorób i z wycieńczającej bestialskiej pracy 35 tysięcy ludzi. Kto o takim miejscu wie? Kto o takim miejscu wiedział? Takich miejsc na obszarze okupowanym przez III Rzeszę, przez Niemcy hitlerowskie są dziesiątki, pewnie nawet setki. Dzisiaj pani kanclerz mówiłem o Treblince, jadąc tutaj do Brzezinki, o Treblince, gdzie zginęło około 800 tysięcy ludzi w okrutny sposób mordowanych. To również symbol tamtych czasów. Zofia Kossak-Szczucka mówiła, że ten, kto jest bierny wobec zła, jest jak gdyby współuczestnikiem zła. My dzisiaj możemy powiedzieć o nas, że ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych, jest jakby współautorem tych przekłamań. Dlatego dzisiaj wszyscy musimy o prawdę tamtych czasów dbać z największą starannością. Dlatego też staramy się od władz Austrii odkupić tereny po dawnym obozie Guzen, Mauthausen-Guzen, gdzie zginął co drugi więzień, zginęła część polskiej inteligencji, kilkadziesiąt tysięcy osób. I nie możemy dopuścić do tego, żeby tereny po dawnych obozach koncentracyjnych i obozach zagłady zamieniały się w jakieś miejsca niegodne upamiętnienia, miejsca, które służą do innych celów. Świadectwa z tamtych czasów budują dzisiejszą teraźniejszość. Jednym z takich świadectw jest świadectwo chłopca żydowskiego, który ocalał z Holokaustu i który mówi: ja nie sądziłem, że jeszcze są jakieś miasta po tym zniszczeniu, które dotknęło moje miasto. Żyłem wśród lasów, wśród pól. Myślałem, że już nie ma tylu ludzi. To poruszające świadectwo pokazuje, w jakiej przestrzeni mentalnej, w jakiej traumie żyli ci ludzie
tak jak dzisiaj przedstawił to Pan nam dzisiaj również po II wojnie światowej. Drodzy ocalali z tamtych czasów zagłady, wszyscy szanowni goście. Państwo polskie zobowiązuje się do dbania o pamięć o tamtych czasach, do pamięć o zbrodniach nazistowskich Niemiec i chcę podkreślić, że sprawiedliwość spóźniona wobec ofiar wymaga tej pamięci, a jednocześnie zadośćuczynienie wobec żyjących i wobec tych, których dzisiaj nie ma, ale wobec tych, którym winni jesteśmy pamięć, również jest elementem tej sprawiedliwości, o którą będziemy dbać. Dziękuję.